Jest dzisiaj z nami Honor Magic 6 Lite. Jeżeli ktoś jest ciekawy, jak mi się go używa, zapraszam do oglądania. Instagram oczywiście na początek. Mirosław Mazanec albo pan Mirek, co wpiszecie i tak ja wyskoczę. Tam wrzucam zdjęcia z testowanych przeze mnie telefonów. Z tego też. Cena. Ja ten telefon używałem przedpremierowo. Dzisiaj mamy premierę. I obstawiałem cenę w okolicach 1600 zł. Cena to jest 1899 zł, czyli 1900 bez złotówki. Nie wiem, czy na początek sprzedaży producent przygotował jakieś zniżki, czy nie, promocje. Tego niestety nie wiem. No więc już na sam start cena jest troszeczkę wyższa niż ja zakładałem. Telefon ma kilka rzeczy ciekawych, na przykład ciekawy jest procek Snap 6 Gen 1, nigdy w życiu takiego snapa jeszcze nie używałem, w sensie nie używałem takiego telefonu z tym prockiem, no więc bardzo byłem ciekawy, jak to wszystko będzie tutaj działało. Ma kilka plusów, ma kilka minusów, o wszystkim wam opowiem. Jakby ktoś chciał kupić ten telefon, no to oczywiście linki są w opisie pod filmem do sklepów, które go sprzedają, a pudełko jest liche, bo zobaczcie, to jest pudełko a la Samsung, a la iPhone. Jak to wygląda na przykład przy takim pudełku? O, no więc sami rozumiecie, tutaj mamy Redmi Note 13 Pro Plus, który zaraz będę testował, a sami rozumiecie, że tutaj w takim pudełku nie ma wiele, oprócz telefonu nie mieści się tutaj absolutnie nic, nawet nie pamiętam, czy są jakieś kabelki. Są kabelki. Jest szpileczka i jest, choć tutaj, kabelek, o, USB-C, a tutaj to drugie USB. No, to więc chowam szybko to pudełko wstydu i opowiadam o samym telefonie. Zaczynamy od budowy i od wykonania. Tył, nie mam żadnej oficjalnej specyfikacji na moje oko tworzywo. Fajne, matowe, trzy kolory są, nie wiem jakie będą w Polsce dostępne. Zielony, pomarańczowy i czarny. Fajne to jest tworzywo, albowiem, czy tamten tył, albowiem on nie zbiera odcisków palców jakoś specjalnie. Nie jest błyszczący, tylko jest taki przyjemnie zmatowiony, więc A, nie jest specjalnie śliski, B, tak jak mówię, łatwo utrzymać to wszystko w czystości. Mi się osobiście naprawdę podoba. Wyspa. No to są dwie szkoły, tak? Jedna szkoła kwadratowa, druga szkoła okrągła i ja jestem zwolennikiem chyba tej szkoły okrągłej, bo jak położymy ten telefon tak, to on się nam nie kiwa na boki, no bo to wszystko jest centralnie ułożone, więc tak. To mi się podoba, fajny taki pierścień, no ładne, to jest ładne, jak dla mnie to jest ok. Boki oczywiście też są z tworzywa, to na 100%, bo tutaj nie ma żadnych przeszyć antenowych. Na dole mamy tackę na dwie karty SIM, natomiast nie ma możliwości zainstalowania karty pamięci. No, tak to jest w dzisiejszych czasach, jest USB-C, głośnik jeden tutaj i głośnik jeden tutaj musi nam wystarczyć. Niestety w telefonie za 1900 zł nie mamy dwóch głośników. No to troszeczkę słabo moim zdaniem. Uwaga, zatkajcie uszy, już wam puszczam. No to jak tak zrobimy, no to wszystko dokładnie przysłaniamy, przygłuszamy. Basu żadnego tutaj też nie słyszymy. No, słaby to jest głośnik. Jeden to jest głośnik do, no nie wiem, do oglądania filmów musi nam wystarczyć. No bo odtwarzanie muzyki, no to wiadomo, że to nie o to chodzi, żeby odtwarzać muzykę z telefonu. Chociaż czasami się przydaje, tak jak ja zawsze powtarzam przy obieraniu ziemniaków. No ale no, jest słabo, jak filmy oglądamy, no to chyba lepiej założyć po prostu słuchawki. Tutaj z boku są dwa przyciski. Jeden do włączania, drugi do regulacji głośności. Tutaj nie ma nic i tutaj nie ma nic. Ogólnie budowa telefonu jest ok, chociaż za 1900 zdarzają się nam telefony z bardziej szlachetną budową, no ale takie są teraz czasy. Natomiast to, co mi się podoba, to niezmiennie to, że te boki są tutaj zakrzywione. Oczywiście to jest też wypadkowa tego, że ekran jest, nie jest płaski, ale to o tym za chwileczkę. W każdym razie to nie są takie, wiecie, proste kanty,
i dzięki temu naprawdę telefon bardzo przyjemnie trzyma się w dłoni. No to jedziemy z przodem. Wyświetlacz ma przekątną 6,78 cala. To jest oczywiście AMOLED. Odświeżanie 120, jasność maksymalna 1200 nitów. Bardzo fajny wyświetlacz, bardzo mi się podoba, ale on nie jest płaski, tylko on jest zakrzywiony na boki. I są moim zdaniem takie trzy szkoły. Jedna osób, które mówią, że to jest świetna sprawa, jak jest wyświetlacz zakrzywiony na boki. Druga, która mówi, że tylko i wyłącznie płaskie wyświetlacze, a wszystko co inne to dyskwalifikacja. I trzecia szkoła takich, którzy mają to wszystko gdzieś. O. No więc sami wiecie, do której szkoły należycie. Mi się ten wyświetlacz bardzo podoba. Jest na nim naklejona od razu folia ochronna, nie wiem czy będzie widać tutaj na bokach, no ale to jest ok, tak? To jest ok, dlatego że ona jest bardzo ładnie naklejona, no i nie trzeba się od razu tam gdzieś starać czegoś zorganizować. Plus dla producenta oczywiście Always On Display, które pokazuje wszystkie powiadomienia, można sobie wybrać mnóstwo wzorów, można sobie tak ustawić, żeby się w nocy nam wyłączało, żeby nam ewentualnie w nocy nie świeciło w oczy albo nie żarło baterii. Tutaj się nie czepiam do niczego. No i jest czytnik linii papilarnych, który jest bardzo szybkim czytnikiem, bardzo ładnie działającym. Jest tak samo odblokowanie twarzą, zobaczcie. Też świetnie to działa. No i jak widzicie, widget do wygaszania i dwukrotne uderzenie odblokowuje nam ekran. Także tutaj się w ogóle nie czepiam. Jeszcze pokażę Wam, jak to wygląda wszystko w ustawieniach, bo myślę, że warto. No to wiadomo, jasny, ciemny typ. Jasność automatyczna, bardzo ładnie telefon reaguje, więc tutaj się nie czepiam. Jest typ e-książki, czcionka, wyświetlacz. O, tutaj mamy typ kolorów i ja mam wyraziste. Ja mam wyraziste, stwierdziłem, że normalne są ok, ale ja lubię mocne kolory. Ta-dam, proszę bardzo, wolę taki, ale to już każdy jak tam sobie chce. Jest inteligentna rozdzielczość i jest częstotliwość odświeżania ekranu. Dynamiczna, wysoka, standardowa. Standardowa 60, wysoka 120 cały czas. Dynamiczna, rozumiem, że telefon przeskakuje pomiędzy 60 a 120. No, no i tak to wszystko wygląda. Wyświetlacz jak dla mnie pierwsza klasa. Działanie i oprogramowanie. No więc ten telefon działa na Snapie 6 Gen 1, tak jak już mówiłem, nie miałem nigdy wcześniej telefonu z tym Snapem, jeżeli dobrze pamiętam. Byłem ciekawy, jak to wszystko będzie wyglądało w codziennym użytkowaniu. Naprawdę bardzo przyjemnie. Natomiast Antutu Benchmark, wynik dziwny, dlatego że wynik dosyć niski. 497 tysięcy punktów. Mówiąc szczerze, ten telefon działa troszeczkę lepiej niż to, co tutaj jest pokazane. Honor X50 to jest chińska wersja chyba tego telefonu. Nie wiem, może dlatego ten wynik w Antutu Benchmark jest taki, a nie inny. Natomiast w codziennym używaniu przyjemnie, płynnie, bez zacięć. Już pokazuje, jak się coś nam wczytuje. Oczywiście sobie wczytamy tradycyjnie pudelka. Zobaczymy, co tam w wielkim świecie słychać. Proszę bardzo, Katarzyna Dowbor wraca do pytania na śniadanie. Czasy nowe się nam zmieniły. No i tak to wszystko chodzi. Czyli widzicie chwilkę. Chwilkę czasu trwa, aż się nam wszystko wczyta. Wielozadaniowość jest ok, ale też bez przesady. Tutaj tak, tutaj siedzi wszystko w pamięci jeszcze. Tutaj się już nam przeładuje. RAM-u mamy 8 GB, możemy go oczywiście tradycyjnie, wirtualnie powiększyć. No i wszystko w tym telefonie działa dobrze, tak? Nawigacja działa dobrze, NFC działa dobrze, czyli płatności zbliżeniowe bez problemu. Jakość rozmów telefonicznych też jest absolutnie bez żadnego problemu. Także w sumie naprawdę przyjemne działanie tego telefonu. Oprogramowanie. No więc mamy Androida 13. I to jest słabe moim zdaniem, bo już w tym momencie chciałbym, żeby był Android 14. Tutaj mamy Android 13. Magic OS się nazywa ta nakładka i tak jak już powtarzałem kilka razy, jak ktoś miał wcześniej Huawei, no to będzie
doskonale się czuł w tym telefonie, bo wszystko tutaj jest tak jak w starych telefonach Huawei'a, z pewnymi minusami, tak? Na przykład coś, co mnie zawsze wkurza, do czego ja nie jestem przyzwyczajony, no to jednak to ściąganie belki z góry i tutaj powiadomienia, tutaj centrum sterowania, no a tutaj wyszukiwarka. Tak to wygląda. W ustawieniach możemy szybciutko przejechać się przez ustawienia, żebyście zobaczyli, jak co tutaj jest. Połączenia Honor, czyli łączenie trzeba się zalokować na koncie Honor, które jest inne niż konto Huawei, chociaż wszystko wygląda tak samo, ale trzeba stworzyć sobie to na nowo. Połączenia Honor, czyli z urządzeniami Honora, chociaż podobno z Huawei'ami niektórymi też się tam, nie wiem, jak mamy laptop, to też się połączy z urządzeniem Huawei'a. Tutaj mam ekran tapety, wyświetlacz jasność, dźwięki, wibracje. Zobaczmy sobie ten ekran. No może sobie tutaj, wiecie, galeria, ikony, dużo tutaj jest rzeczy do wyboru, aplikacje, bateria, o tym za chwileczkę, pamięć, tutaj mamy 256 GB plus 8, zabezpieczenia, prywatność, w prywatności mamy panel ustawień, menadżer uprawnień, no dużo rzeczy, jest asystent, z którego ja nie korzystam, ale jest ułatwienia dostępu. Obsługa jedną ręką, skróty gesty, wiele okien. To jest tak, nawigacja, no to można przyciskami, można gestami. Użytkownicy konta, Google, system aktualizacji, informacje o urządzeniu. No, to tak wygląda, tak jak mówię, jak dla mnie ten, kto miał Huawei'a, doskonale się odnajdzie w Honorze. Natomiast Android 13, troszkę wstyd, chciałbym już mieć 14. Zdjęcia, filmy. No, będzie słodko-gorzko. Obiektyw główny 108 megapikseli, światło 1.8 i on jest ok. Ale szeroki kąt, uwaga, 5 megapikseli, światło 2.2. Jest makro 2 megapiksele, światło 2.4, a z przodu mamy selfie 16 megapikseli. No więc przeskok pomiędzy 108, oczywiście nie 108, znaczy to są zdjęcia, są to piksele łączone, czyli nie mamy zdjęcia finalnego w 108 megapikselach, tylko tam minus dzielone przez 4, no ale ten przeskok pomiędzy matrycą 108 a 5 megapikseli jest bardzo duży i to widać. I to widać już nawet nie w jakości, bo wiadomo, że ten szeroki kąt jest zawsze troszeczkę gorszy, no ale to też nie ma jakiegoś nigdy dramatu w tych telefonach. Ale to widać w kolorystyce, bo zobaczcie, tutaj jest zwykłe zdjęcie, a tutaj mamy szeroki kąt. I te kolorki są zupełnie, zupełnie inne. Już Wam pokazuję inne jeszcze przykłady, no bo to jest coś, co bardzo się tutaj rzuca w oczy. Tutaj mamy tak, tu jest zwykłe zdjęcie, a tutaj mamy szeroki kąt. No zupełnie inaczej to wygląda. I to jest moim zdaniem jakiś taki minusik tego telefonu. Zobaczcie, to główna kamera robi naprawdę ładne, nasycone, przyjemne zdjęcia. Tu jeszcze jakiś czas temu robiłem, był śnieg, było zimno. No a szeroki kąt jest już taki jakiś memlasty, wyblakły, mało szczegółowy. Te 5 megapikseli, no stać cię Honorze na więcej moim zdaniem. Zwłaszcza za te pieniądze chciałbym, żeby ten szeroki kąt był lepszy. Ale wracając do zdjęć z głównego obiektywu, to one są naprawdę fajne, bo to są zdjęcia typowe dla Honora Huawei'a. Mocne, szczegółowe, ładne kolory, dobra rozpiętość tonalna. Ciężko tutaj na coś narzekać. Typ nocny też jest w miarę ok. Chociaż no to mistrzostwo świata nie będzie, ale zobaczcie, tutaj na przykład jest trzykrotny zoom, bo już pokażę w ustawieniach, jak to wygląda w ogóle. Szeroki kąt, zwykłe, no i pod palcem mamy też trzykrotne powiększenie cyfrowe. Jest tutaj sztuczna inteligencja, tutaj od razu powiem, mamy przysłonę nocne. Przepraszam, ktoś do mnie dzwoni, muszę przerwać. Już jestem, o czym to było, o ustawieniach aparatu, tak? Już pokazuję jeszcze raz. Przysłona nocne. Typ portretowy, zdjęcie, wideo, które możemy nagrać oczywiście tutaj w 4K, a z tutaj, dzień dobry, tutaj możemy tylko Full HD. 4K się nie da. No, spadaj. Wiele filmów, czyli przód i tył, a więcej...
typ profesjonalny, zwolnione tempo, panorama, zdjęcie HDR, film, super makro, wysoka rozdzielczość. No więc jest tego trochę. Wracając do jakości, choć tutaj galeria, no to tak jak mówię, to zdjęcie trzykrotne, na przykład w tym trzykrotnym przybliżeniu nocnym, no to zobaczcie tutaj na Pałac Kultury, abstrahując od tego, że to nie jest najlepsza jakość, no ale tutaj coś tam widać na zegarze w tym trybie nocnym, to zdjęcie jest jakoś tam wyostrzone, tutaj nic nie widać. No, zdjęcia są. Powiedzmy, to jest zwykłe zdjęcie, w sensie już nie to trzykrotne przybliżenie, tylko z głównego obiektywu 1 do 1. No to tak wygląda to w trybie nocnym. Tych szczegółów jest trochę więcej niż przy tym przybliżeniu. Tak, to jest zdjęciu zwykłym. Czyli jest tutaj dosyć mocne rozjaśnienie. Mówiąc szczerze, ja wiem, które mi się bardziej podoba. Nie wiem. No to tak wyglądają zdjęcia. Tutaj jeszcze takie i takie. Tak wyglądają zdjęcia, które w sumie są ładne. Można zrobić coś fajnego. To ja już nie gadam. Oglądajcie. Jeden, dwa, trzy, witam. Co my tutaj mamy? Tutaj mamy 4K i w tym momencie nagrywamy film w 4K. 4K nie można się przerzucić na szeroki obiektyw, na szeroki kąt. Można się spod palca przybliżyć trzykrotnie. I taki tutaj mamy widok. A ja się jeszcze przejdę, żebyście zobaczyli, jak wygląda ta stabilizacja w 4K. I przełączę się może na Full HD, żeby zobaczyć, czy ewentualnie jest jakaś różnica. No, teraz jesteśmy na Full HD, ale w tej rozdzielczości też się nie da przerzucić podczas nagrywania na szeroki kąt, czyli po prostu w żadnej rozdzielczości tego zrobić nie możemy. Włączę sobie redukcję szumów. O, bo jest teraz włączona redukcja hałasu i ciekawy jestem, czy odczujecie jakąś różnicę. Zejdziemy po schodach, żeby zobaczyć, jak wygląda stabilizacja. Ja się patrzę pod nogi i staram się nie zabić. O, a teraz przystanę i wrzucę szeroki kąt. No i tak wygląda nagranie w szerokim kącie. Zejdziemy sobie na sam dół. No i zobaczcie, teraz sobie właśnie zdałem sprawę, że nie, przecież nie schodzić. Tylko iść inną drogą, idę na konferencję. Dobrze, to wejdę na górę i pójdę. Albo
pójdę już tędy. Nie chcę mi się łazić po schodach. Jestem za stary, żeby łazić po schodach. Dzień dobry, to jeszcze ja. Redukcja szumów też jest włączona cały czas. Tak jak już mówiłem, tylko Full HD, bo 4K nie ma. Wieje, jest brzydko. W związku z czym już więcej nie gadam. Kłaniam się nisko i znikam. Co nam jeszcze zostało? Bateria. 5300 mAh. No więc naprawdę kawał baterii w takim dosyć smukłym telefonie. Więc szacunek za to, co się udało tutaj producentowi włożyć. Natomiast spodziewałem się troszeczkę więcej. Mi ta bateria wystarczała na półtora dnia. Tutaj karta służbowa, więc czasami miałem dosyć dużo telefonów, ale czasami nie. A i tak konsekwentnie półtora dnia ten telefon mi wytrzymywał. Myślałem, że te dwa dni 5300 mAh wytrzyma w moim używaniu. No ale, tak jak ja mówię, bateria to jest chyba rzecz najtrudniejsza do oceny. Każdy z nas używa tego telefonu inaczej. Każdy robi na tym telefonie co innego. Jak ktoś będzie oglądał, nie wiem, filmy na Netflixie, to ten czas mu się wydłuży do wielu, wielu, wielu godzin, bo wtedy jest najmniejsze zużycie tej baterii. Jak ktoś dużo rozmawia przez telefon, jak ktoś gra, no to wiadomo, że wtedy ta bateria szybciej leci. No więc to jest wszystko bardzo indywidualne. Natomiast tak, ładowania bezprzewodowego nie ma, szkoda, a ładowanie przewodowe, to musicie sobie sami ładowarkę skombinować, 35W, więc też mogą być troszeczkę szybsze. No i to jest ponad godzinka do pełna. Czyli, co ja sobie sądzę o tym telefonie? Z jednej strony solidny średniak, którego używa się no, bez większych ekscytacji, ale też absolutnie bez żadnego zdenerwowania. Po prostu telefon robi to, co ma robić i te wszystkie podstawowe funkcje ma na bardzo dobrym poziomie. Z drugiej strony za 1900 można już wybrać coś wydajniejszego, lepszego, z głośnikami stereo. Naprawdę jakość dźwięku dla mnie jest osobiście dosyć ważna. No, a dwa głośniki mają telefony nawet za tysiaka, tak? A tutaj za 2000 mamy tylko jeden głośnik. No to jest słabo. No i też ta bida w pudełku troszeczkę mnie razi. No ale takie mamy czasy. W sumie jest ok, ale nie za 1900 zł, jak ta cena spadnie do, nie wiem, 1600. Tak jak myślałem na początku, że ten telefon kosztuje, jak nie znałem ceny, 1500. No to wtedy ten telefon będzie godny polecenia. O, i to by było na tyle. Dzięki wielkie za oglądanie i co? I do następnego smartfona. Na razie, hej, cześć.